Dzisiaj w Warszawie odbywa się finał pierwszego szachowego Grand Prix OSE. Po dwóch turniejach eliminacyjnych we Wrocławiu i w Bydgoszczy wyłoniliśmy 96 młodych szachistek i szachistów w czterech kategoriach wiekowych, którzy rywalizują w finale. Szachowe Grand Prix OSE to organizacja na najwyższym poziomie, świetne nagrody i możliwość sprawdzenia się w sportowej rywalizacji. Ale przede wszystkim to świetna zabawa dla wszystkich uczestników. Brałam udział w zawodach w Bydgoszczy i zajęłam pierwsze miejsce. Bardzo cieszę się, że tutaj jestem, ale stresik trochę jest. Wspierają mnie tutaj tata i koleżanka z klubu. Brałem udział w turnieju południowym i zająłem drugie miejsce z wynikiem 8 z 9 punktów. Podoba mi się system kołowy i już grałem parę razy w takich turniejach. Największe różnice między turniejem półfinałowym a tym finałowym to przede wszystkim system rozgrywek i tempo gry. System rozgrywek, w tym przypadku finału, to jest system kołowy zwany każdy z każdym, czyli już tylko najlepsi grają wszyscy między sobą, a do dyspozycji mają 3 minuty plus 2 sekundy, zamiast wcześniejszej wersji 10 minut bez dodatku sekundowego. To na pewno tempo, które jest przyjaźniejsze dla zawodników. Dodatek sekundowy sprawi, że nie będzie tylu przegranych przez czas, czego zawodnicy bardzo nie lubią. Dlaczego warto grać w szachy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, uczymy nasze dzieci krytycznego myślenia. Uczymy podejmowania decyzji i weryfikowania tych decyzji w zależności od tego, jaki jest ruch przeciwnika. Uczymy skupienia uwagi, uczymy bardzo wielu różnych umiejętności, które przydają się na co dzień w życiu. Uczymy dzieci, jak radzić sobie z rywalizacją, jak przyjmować porażkę, jak cieszyć się z sukcesu. To wszystko przyda się w każdej innej dziedzinie. Nie trzeba mieć szczególnych umiejętności, aby zacząć grać w szachy. Można się tego nauczyć. Nie oglądajmy się tylko na wielkie talenty, ale pomyślmy o tym, że nasze dzieci mogą spróbować już tu i teraz. Serdecznie zapraszamy. Zawsze warto zacząć grać w szachy. Bardzo mi się podoba całe wydarzenie. Dzieciaki mają tutaj finał, walczą o fantastyczne nagrody, których troszkę im zazdroszczę. Super inicjatywa, mam nadzieję, że będą kolejne takie. Zająłem pierwsze miejsce. Udało mi się wygrać 9 partii oraz jedną zremisować. Cieszę się, że byli tak wspaniali organizatorzy i udało mi się wygrać PlayStation 5. Zajęłam drugie miejsce w finale Grand Prix OSE. Zdobyłam konsolę Xbox. Ogólnie jestem bardzo zadowolona. To jest jeden z najlepszych turniejów, na jakim grałam. Patrząc na zainteresowanie szachowym Grand Prix OSE, myślę, że w kolejnych latach będziemy realizować kolejne edycje, w których będzie uczestniczyło jeszcze więcej młodzieży z całej Polski.